Siemano, siemano, witamy na kolejnym odcineczku Urbexa. Jesteśmy dzisiaj z Bartusiem, dwójeczkę. Dzisiaj będzie trochę zwiedzania, jest trochę opuszczonych domków. Jest to osiedle Widmo, tak zwane osiedle Widmo. Dziękujemy za 100 subów na kanale. Specjal jakiś będzie, piszcie w komentarzach co chcecie. Planujemy, ja myślałem o papierni takiej w Powsinie. Ale wypiszcie co uważacie, tyle domków jest do zwiedzenia. A więc co, myślę, że nie ma co zlekać, więc idziemy chyba, wejdziemy sobie tutaj i tak będziemy sobie szli po tych domkach. A więc no, idziemy do środka, do tego wejścia. Wchodzimy przez to wejście. Nie wygląda, jakby się miało zapaść. Taki w sumie stan surowy, zamknięty. Akty wandalizmu, niedobrze, niedobrze. Czy to jest otwarte? Otwarte. Można spojrzeć przez balkon. Nie będę stawał, nie będę ryzykować życia, ale pierwszy. Idziemy dalej. Puste pomieszczenia takie. Ciekawe w ogóle, dlaczego to było opuszczone. Widzieliśmy komentarze, widziałem, czytałem, że ktoś chciał więcej. Więcej historii na naszym kanale, ale no nie wiem, no co tu może być historycznego, no chyba ktoś wybudował osiedle i to osiedle po prostu pewnie albo zbankrutował ktoś. Jest, nie wiem. Jest wyjście na dach, ale urwane jest, więc urwane jest, więc też żeby nie ryzykować życia, może będzie jakieś inne. Dobra, idziemy dalej. Przechodzimy dalej do następnego wejścia. Obecno widzimy się w środku. Ale dużo jakichś malunków nieładnych czasem. Nic nie ma. Jakichś malunków dużo. Uj, te budynki służą do graffiti. No właśnie, budynki służą do graffiti. Dobra, idziemy dalej, bo tutaj nie ma nic ciekawego. Może jest jakieś wejście na piętrę, tylko tutaj. Pomieszczenie obok jest. O kurde, uwaga na szkło. Uważam na szkło, żeby nie. No, wszystko wygląda tutaj podobnie. Tak, jestem szeregowcy, bo wszystko jest to samo. Nie ma żadnych bezdomnych, trzeba uważać na bezdomnych, bo czasem mogą być agresywni. Tam się buduje kolejny. Kolejne domy się tam budują. Dobra, idziemy dalej, może coś do kolejnego budynku, jak nie będzie nic ciekawego, to idziemy, może poszukamy czegoś godnego nagrania. Uwaga. Jeszcze tutaj postanowiliśmy wejść. Jakaś wybita dziura w oknie. Do zwiedzania jest naprawdę dużo. Dobra, idziemy dalej, no może jakieś ciekawsze miejsce się uda znaleźć. Idziemy wzdłuż tych domków. No właśnie, ale to ciekawe, czegoś niewypalona inwestycja. Interes. Czy o co tu chodzi? Jak znajdę jakieś historię o tym miejscu, to będzie tutaj kącik historyczny z tego miejsca. A więc no, idziemy teraz dalej wzdłuż domków. Szukamy kolejnego. Dobra, postanowiliśmy, że wejdziemy do jakiegoś z domków i tam po prostu w nim poszukamy jakichś schodów na górę. Może kolejnych.
Aha, bo to są takie większe pomieszczenia chyba. Czyli co, to wygląda na to, że jakby to było mieszkanie. Tu jest pokój. Tutaj też. Bo to jest to takie... Dobra, czyli to nie ma chyba wejścia na górę. Nie wiem, jakby to... Jak tu trzeba wbić. Dobra, próbujemy. Nie wiemy, jak wbić na te wyższe piętra, bo to jakaś klatka schodowa chyba musi być. Może to jest ta klatka schodowa. Dobra, podbijamy tam, w tamte miejsce. Dlaczego? Tam jednak tak średnio. Dużo śmieci. O, dobra, jest kolejne takie drzwi. Nie no, słabo z wejściem. Bo to jest raczej zamknięte, nawet wam pokażę. Na szkło trzeba uważać, że po szkle nie chodzić. Patrz, no, daję to. Po tej stronie też, no. Idziemy dalej szukać takiej dziury do wejścia. Dziura do wejścia. Jest z tych budynków, co żeśmy chyba weszli, ale nie mam pewność, żeśmy chyba przez balkon. Żeby wybić na drugie piętro, żeśmy byli przez chwilę, ale... Kurde, jedę sobie. Co? Pajęcze i szkła. Ciemno. Pusto jest. Jest to wejście niby tutaj, o. Jesteśmy na tym balkonie na drugim piętrze. Szkła jest dużo. I każdy ten bok wygląda. Tam tu do końca można sprawić. Dobra, nie wchodzę na ten balkon. Dalej. Jest niby jakieś tam wyjście na dach, ale tak jakieś mega słabe. Trzeba przez taką drewnianą drabinę, której zbytnio nie ufamy. Dobra. Myślę, że się przejdziemy jeszcze kawałeczek. Będziemy z tą zrobić spadówkę, no bo taka... Nic ciekawego, no bo to jest, te wszystkie domki wyglądają tak samo. Miejsce dla graficiarzy. Chociaż urbex to nie wandalizm. Więc nie powiem. Zmierzając dalej, wszystkie domki wyglądają prawie tak samo. Różnią się stanem zniszczenia. Może tam jakimś wyposażeniem. Ślimaki. No i w sumie graffiti, malunkami. Wejdziemy jeszcze do jednego, żeby zobaczyć to samo. No da, bo tutaj wchodzą po tym, na górę wchodzą po prostu po tym. Ale my tam raczej nie będziemy wchodzić, bo strych to nie wiadomo jak tam stan tego. Z tego jest. Zobacz to. Ostatnie spojrzenie. Może jakieś dymy będą. Dymów nie ma. A więc no. Idziemy jeszcze do końca, się przejdziemy. Myślę, że będziemy zawijali z miejscówki, bo nie polecam. Ogólnie jest jeszcze tutaj tylko widoczek z okienka. No kurde, fajnie. Widoczek z okienka wam pokażę. Parapety. Tutaj fajne, o. Coś takiego można sobie. Widoczek jest taki w porządku. Jest tak. To jest, zmierzamy powoli do miejsca, gdzie się znaliśmy.
komóreczka. Może zejścia chyba. Nie ma? Czekajcie. No nie, takie coś jest. Nic ciekawego. Idziemy dalej. W sumie nie chciałbym tak mieszkać z sąsiadem tak płot w płot, bo chyba o to chodziło, że tutaj wychodzisz sobie z domku i masz sobie ogrodzenie, no ale niezbyt porywające. Dobra, idziemy dalej na drugą stronę. No nie wiem, jak coś będzie godnego nagrania, to nagramy. Jeszcze dopowiem parę kwestii. To z tym, z tą papiernią w Konstancinie, to był pomysł od kolegi, coś tam mówił o tym. I dziękujemy za dobry odbiór pod ostatnimi TGR Jabłonna, bo prawie 10 tysięcy wyświetleń, co jest po prostu niewiarygodne na kanał, co ma, nie wiem, ze 112, może 111 subów. Dziękujemy właśnie za te 100 subów. Jesteśmy już z wami od stycznia chyba 2022, więc już półtora roku może prawie będzie. Wszystkie domki takie same, no powtarzam się. Idziemy jeszcze coś tam, może tak jak mówiłem, no jeżeli będzie coś ciekawego, to nagramy. Prawizowie, my stąd miejscówka taka sobie, moja ocenka o 5 na 10 chyba, 6-5 na 10, bo szósteczka może, bo powtarza się, więc no piszcie w komentarzach miejsca na specjal, no bo na 100 subów to trzeba coś naprawdę grubego. Na razie.